Cześć, nazywam się Marta Wrzosek i w imieniu Mapy Kariery zapraszam Was na kolejny odcinek naszego zawodowego streamu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Strabag, a moimi gośćmi są Mateusz Kulczyński, czyli specjalista do spraw finansowych, oraz Michał Turek, czyli kierownik finansowy projektu. Wiecie już, że w zawodowym streamie prowadzimy wywiady z przedstawicielami ciekawych zawodów. Dzisiaj porozmawiamy z obydwoma panami, co też finansiści robią na budowie. Dziękuję panowie, że do nas dołączyliście, że zdecydowaliście się opowiedzieć o swojej pracy. Czy moglibyście w paru jeszcze zdaniach, w paru słowach przedstawić się naszym słuchaczom i widzom? Michał, może zaczniesz. Dzień dobry, nazywam się Michał. W Strabag pracuję od 16 lat, a dokładniej w koncernie Strabag, ponieważ zaczynałem w spółce serwisowej Strabaga, w spółce BRVZ, gdzie jeszcze jako młodszy specjalista tak naprawdę poznawałem finanse, dopiero co będąc jeszcze nawet w trakcie studiów, po czym już po studiach można było jakby tą wiedzę bardziej ugruntować. Po mniej więcej 8 latach przeszedłem do spółki matki, do Strabaga, gdzie zajmuję stanowisko kierownika finansowego projektu i tak naprawdę realizuję projekty, które wszyscy dookoła możemy sobie podziwiać nawet, bo myślę, że tak w tych kategoriach trzeba myśleć. Są to obiekty kubaturowe, duże budynki, okazałe, pełniące różną funkcję, ale mam nadzieję, że już za chwilę będę mógł o tym wszystkim opowiedzieć szerzej. Dzięki, Mateusz. Teraz ja troszkę krócej jestem w firmie Strabag od 3 lat. Zaczynałem od stanowiska młodszego specjalisty i akurat tak się trafiło, że Michał był moim pierwszym kierownikiem. Zaczynaliśmy budować projekt niedaleko Arkadii. Natomiast teraz jestem specjalistą finansowym, skończyłem projekt w Siedlcach i będę realizował projekt w Pruszkowie. Dzięki serdeczne. Michał, powiedziałeś już o jednym... użyłeś właściwie jednego słowa, które podejrzewam, że zabrzmiało dosyć egzotycznie dla naszych słuchaczy i będę cię prosiła, żebyś je wyjaśnił, ale po tym jak to zrobisz, czy możesz proszę powiedzieć, czym zajmuje się dokładnie taka osoba jak ty w firmie? To znaczy, jak wygląda twój typowy dzień? Jak przychodzisz do pracy rano i zalewasz kawę, to co dalej? Co należy do twoich takich codziennych obowiązków? A to pojęcie, o którym mówiłam, to było kubaturowe projekty. Jak możesz wyjaśnić, co to znaczy, że ty się zajmujesz kubaturowymi projektami? To może zacznę od tego trudniejszego, czyli co oznacza kubaturowy. Kubaturowy oznacza budynki po prostu, tak? To są budynki wielofunkcyjne, łączące w sobie bardzo wiele funkcji. No, kubatura to już jakby można sobie zgooglować, tak? Dokładną definicję tego słowa. W każdym razie no, chodzi tutaj o budynki, ponieważ Strabag jest podzielony na różne sekcje, tak? Budownictwa. Jest to właśnie budownictwa kubaturowe, budownictwo mostowe, drogowe, kolejowe. I stąd właśnie między innymi to no, dosyć egzotycznie brzmiące słowo. A to jak wygląda mój dzień? No oczywiście zaczyna się od kawy i tu już jest tak naprawdę pierwsze zetknięcie się z różnymi informacjami, które dzieją się na budowie. Często zdarza się tak, że już jakby ta kawa potrafi ustawić cały dzień, ponieważ takie zdarzenia też mają miejsce. I no, czym się zajmuję? Jest to szeroko pojęty kontakt z ludźmi, ponieważ w Strabagu realizujemy projekty przy udziale wielu podwykonawców. To jest tak naprawdę znalezienie wspólnego języka z tym podwykonawcą poprzez najpierw negocjacje, po czym spisanie umowy, co należy do moich obowiązków. Po czym w trakcie realizacji, tak, wiadomo, jest część techniczna i część finansowa w Strabagu, zarówno u naszego podwykonawcy również. I tutaj no, do mnie należy ta część finansowa, tak? Koledzy, którzy pracują na budowie, mają swoich partnerów technicznych u podwykonawców, a my z tej perspektywy finansowej już jakby prowadzimy rozliczenia, tak? I to są zarówno rozliczenia, które są w trakcie prowadzenia projektu, jak i na sam koniec. Co jeszcze? Oprócz tak naprawdę właśnie łączenia nas z tymi podwykonawcami, to również szeroko pojęte zarządzanie. Budowa to jest tak naprawdę taki mały organizm, ja bym porównał to do takiej niewielkiej firmy, gdzie tak naprawdę trzeba tym zarządzać, żeby to funkcjonowało. Na budowie należy pamiętać, że pracuje sztab ludzi. W zależności od budowy potrafi to być kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt osób, które tak naprawdę no, oprócz zadań, które mają przydzielone, no, potrzebują
ogólnie rzecz biorąc, takiego zarządzania, tak? To są sprawy czasami naprawdę bardzo przyziemne, ale no, generalnie ktoś o to musi zadbać, tak? I ktoś mi kiedyś powiedział, że finansowy powinien wiedzieć wszystko. No i jakby ja z tej zasady cały czas tej zasady się trzymam i no, staram się wiedzieć wszystko, między innymi to, czego ludzie w naszym zespole potrzebują, jakie są ich potrzeby, no i jakby wspomagać ich w tym, tak? Wiadomo, że nie wspomogę kolegów czy koleżanek z części technicznej, ale wszystko inne, w czym mogę im pomóc, żeby ta praca szła, żeby kontakt był realizowany, no to już jest jakby po mojej stronie i staram się jak najbardziej w tym pomagać. Czyli jesteś takim prawdziwym liderem. Ponad to, że zatwierdzasz finanse na budowach, to jednak też tak troszczysz się o pracowników, o osoby, z którymi pracujesz. Struktura na kontrakcie jest taka, że razem z kolegą czy koleżanką techniczną czy technicznym no, stanowimy taki trzon, tak? Do tego dochodzi jeszcze kierownik budowy, który zarządza jakby całym terenem budowy i całą budową, ale ten trzon taki to podstawowy to jest właśnie kierownik, dyrektor techniczny plus kierownik, dyrektor finansowy. No i my staramy się trzymać rękę jakby nad tym wszystkim i zarządzać tym wszystkim tak, żeby, no, żeby ta budowa powstała, tak, żeby została zrealizowana. To liderowanie i w ogóle przywództwo jest uważane za jedną z kompetencji przyszłości, za jedną z bardzo ważnych kompetencji. Czy możesz jeszcze dodać, jakie kompetencje są w tej twojej roli zawodowej najważniejsze albo ważne? Jakie kompetencje miękkie, jakie twarde, czyli jakie uprawnienia, jakie cechy osobowości, co ci jest potrzebne na co dzień? To, co mi jest potrzebne, to na pewno dużo pozytywnego nastawienia, bo myślę, że to jest na pewno jakaś tam część sukcesu, który gdzieś tam za chwilę wszyscy zobaczymy. Na pewno trzeba no, mieć tą asertywność też w sobie zakorzenioną, bo też pamiętajmy, że budowa to jest naprawdę bardzo dużo osób. To są też osoby, z którymi nie współpracuje się na co dzień, tylko mocno wyrywkowo i no, wiadomo jak to w życiu, nie wiadomo nigdy kogo się spotka po drugiej stronie. A wierzcie mi, że te osoby potrafią być bardzo różne, zdarzenia z tym związane jeszcze bardziej różne i no, na to trzeba być przygotowanym, tak? Dlatego oprócz takiej no, kultury osobistej, którą trzeba w sobie mieć, żeby między innymi też reprezentować Strabag, tak? Bo to też jest duża część pracy w Strabagu, to no, trzeba mieć jednak gdzieś to takie spojrzenie na to, że po drugiej stronie jest, może być zupełnie inny człowiek, tak? Z zupełnie innymi potrzebami i zupełnie inaczej widzący świat. Okej, dzięki wielkie. Mateusz, czy możesz proszę opowiedzieć o z kolei swoim dniu pracy, o tym, co ty robisz, jak już zaparzysz kawę? Tak, nie, to dzień pracy to zawsze no, zaczyna się od kawy. Jakbym jeszcze dodał do tego, co powiedział Michał, że Michał jest taką osobą spinającą trochę jakby moją pracę. Nie zawsze zdarza się, że na przykład jest specjalista finansowy na danym projekcie, kierownik jest zazwyczaj zawsze, więc to chciałbym dodać do wypowiedzi Michała, a jakby moja praca polega bardziej na takim jakby to określić systemowej pracy, pracy na systemach, jakby od stanowiska młodszego specjalisty uczyłem się od księgowania, wystawiania faktur, takich systemowych rzeczy. Strabag posiada dużo swoich systemów, dużo rzeczy, których trzeba się nauczyć, jest jakiś tam pewny próg wejścia. Po późniejszy dalszy rozwój, tak jak Michał powtarzał, tworzenie umów, jakieś negocjacje, później rozliczenia, raportowanie, więc no, moja praca jest trochę mniejszą cząstką pracy Michała, jakby no on jest starszy, bardziej doświadczony, ja zajmuję się podobnymi rzeczami, ale on to jest osobą decyzyjną, osobą bardziej odpowiedzialną i jakby no spina po prostu to wszystko, z czym ja się zajmuję. To, co mogę dodać do wypowiedzi Mateusza, to, że takie osoby na stanowiskach czy młodszego specjalisty, czy specjalisty, w trakcie realizacji kontraktu są bardzo potrzebne, tak? Ponieważ takie osoby najczęściej mają wiedzę, jak wyciągnąć daną informację z systemu, tak, z których korzystamy na co dzień. I tak naprawdę one są dla nas takim no, nieocenionym źródłem wiedzy, a też nieocenionym źródłem pomocy. I tutaj to co Mateusz wspomniał, że zaczynał ze mną w Strabagu, to jest to, że jakby osoby, które przychodzą do Strabag właśnie zajmując stanowiska czy młodszego specjalisty, czy specjalisty,
nie mogą bać się pytać, bo jakby tu jest ta wiedza i dzięki temu właśnie, że Mateusz był taki ciekawy świata, tak, że chciał poznać Strabag, że po pewnym czasie tak naprawdę bardzo ładnie wykorzystywał tą wiedzę, właśnie przez to, że zadawał pytania, no jest w tym momencie tu, gdzie jest i nadal realizuje z nami kontrakty. Ja jedyne, co mogę ze swojej strony powiedzieć, to to, że bardzo żałuję, że nie mogę dalej pracować z Mateuszem, ale no, w związku z kontraktami, które obecnie mamy, każdy musiał pójść w swoją stronę, tak? Tak, ja jeszcze dodam, że Michał zawsze mi powtarzał w początku pracy, że nie myli się ten, kto nic nie robi, i to były jakby słowa, i faktycznie tak, zadawałem dość sporo pytań, to prawda, ale jakby myślę, że w tej firmie każdy ma takie podejście, że lepiej kogoś zapytać, niż zrobić coś samemu i że później było źle. Wiadomo, no człowiek uczy się na błędach, trzeba mieć jakieś, wyciągać z tego wnioski, tak, myśleć, ale jakby no to były te słowa, które zawsze Michał powtarzał, jakby które bardzo dobrze wspominam. Okej, wow, panowie, jesteście wyjątkowo wspierający się nawzajem, chcę zazdrościć takiego teamu pracowników. Nie wiem, czy w całym Strabagu tak wyglądają relacje pomiędzy pracownikami, jeśli tak, to naprawdę jest niesamowite, bardzo dobrze się tego słucha. Michał, powiedziałeś o takich kompetencjach Mateusza, którym była otwartość i chęć uczenia się, więc zakładam, że to są tutaj właśnie te istotne kompetencje. Czy Mateusz, czy jeszcze byś dodał ze swojej perspektywy? Jakie kompetencje musi mieć specjalista do spraw finansowych? Myślę, że jeszcze z takich kompetencji miejskich to kreatywność, no bo jednak czasem trzeba po prostu coś wymyślić, jakieś rozwiązanie, nie wszystko jest jakby odtwórcze, że możesz coś odtworzyć. No i na innowacyjne podejście, no bo firma też stara się zmieniać, wprowadzać jakieś zmiany, więc no po prostu trzeba iść z biegiem czasu. Cóż, myślę, że przede wszystkim współpraca, co widać pomiędzy jakby naszą relacją, tak? Jakby to też jest ważne w firmie, tak jak Michał mówił, że no, współpracujemy z dużą ilością ludzi, tak? No i trzeba się jakoś dogadać, no nie warto mieć z kimś na pięku, że tak powiem, w trakcie budowy, no bo po prostu no, nie będzie szła realizacja tak, jak powinna iść. A z takich kompetencji twardych, które jakby posiadałem lub które jakby ułatwiły mi pracę, to myślę, że podstawowa znajomość rachunkowości, podatków. Ważne też jest to trochę lepsze znanie Excela, no bo dużo pracujemy na tym systemie, na tym programie. No głównie myślę, że to z tych rzeczy jakiś pakiet Office i przynajmniej w moim przypadku prawo jazdy jest bardzo potrzebne, nie jest wymagane, ale myślę, że też może się przydać. Okej. Zastanawiam się w takim razie troszkę po tym, co powiedziałeś, bo mówiłeś też wcześniej o różnych systemach, które posiada Strabag, na których wy pracujecie, których trzeba się nauczyć, kiedy przychodzicie do pracy. I tak zastanawiam się nad tym, na ile tej pracy, którą wykonujesz, można się nauczyć wcześniej na studiach, na różnych kursach, a na ile jednak ważne jest doświadczenie i takie zdobyte już w pracy? Podstaw rachunkowości można nauczyć się na studiach, tak? Ale nasz system jest bardzo specyficzny, rachunkowy, ma specyficzny wygląd i jakby samo nauczenie się jego i poruszanie się po nim, no to myślę, że 70 do 30 bym to podzielił nawet na naszego systemu, no ponieważ no, jego specyfika, jego złożoność jest taka no, dość trudna, no aczkolwiek no, jeżeli ktoś chce 2-3 miesiące, myślę, mamy różne szkolenia z różnych naszych działów, które wspierają, jakby jest też kierownik, są inni ludzie, którzy pomagają, to myślę, że no idzie, ale tak 70 do 30, jakbym miał powiedzieć, ocenić. Okej, ale rozumiem, że ta wiedza taka ogólna, to znaczy taka podstawa z zakresu właśnie finansów i rachunkowości, jest konieczne zdobycie jej wcześniej na studiach, żeby tutaj dobrze się sprawdzić w twojej roli zawodowej. Na pewno pomaga, aczkolwiek no, nie jest niezbędna. Zdarzały się przypadki ludzi, którzy posiadali bardzo jakby tą małą umiejętność z tego, że lepiej powiedzieć można żadne i dawali sobie radę. No po prostu jakby w naszej pracy jest najważniejsze to, żeby chcieć zadawać te pytania i po prostu realizować się i być po prostu samodzielnym trochę i kreatywnym. Nie wiem, czy już dodać jeszcze mogę. Może Michał coś powie. Ja bym powiedział, że jeszcze ta dokładność jest potrzebna, której tak naprawdę wynosimy ze szkoły czy ze studiów. I pewnego rodzaju systematyczność, ponieważ kontrakty są bardzo różne. Kontrakty potrafią być mocne, ja bym powiedział, uporczywe.
ponieważ procedury na niektórych kontraktach no, wymagają i dużego zaangażowania i tak naprawdę wielu osób, które nad tym pracują. Niemniej jednak gdzieś tam właśnie takie dążenie do celu i taka no, przez tą dokładność i przez taką skrupulatność jakby sprawia, że ten cel zostanie osiągnięty, tak? Bo pamiętajmy, że trafiając na kontrakt, obojętnie jaki, czy to jest kontrakt drogowy, czy kubaturowy, no naszym celem jest wybudowanie tego, tak? Oczywiście zdarzają się przypadki, że no, nie za wszelką cenę, tak? Niemniej jednak należy pamiętać, że no, ten cel jest tam gdzieś na horyzoncie i wszyscy robimy wszystko, żeby jakby się zrealizował. Mhm. Dobrze, a chcę jeszcze tylko... Do Mateusza, to, że z czym należy przyjść. Ja bym powiedział, że jeszcze wskazane jest, żeby przyjść do nas z podstawową wiedzą Excela, z taką podstawową rozszerzoną nawet. I to jest to, czym Mateusz mnie bardzo zaskoczył, tak? Jako no, młody człowiek, który zaczynał u nas pracę, ponieważ... no. I był nieocenioną pomocą właśnie w przypadku różnego rodzaju działań polegających na tabelkach w Excelu, gdzie tak naprawdę okazało się, że ten Excel potrafi wszystko. I tutaj jakby wielkie szapoba dla Mateusza, bo dał radę i to jest to, co jakby wniósł w kontrakt i tego nie boję się użyć, to wniósł w kontrakt i to jest no, wartość, która pozostanie jakby na zawsze. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem dodać. Faktycznie jakby moje doświadczenie z poprzedniej pracy, czyli z księgowości, pomogło mi mocno, dość, no bo jakby Michał mi coś tłumaczył, ja od razu rozumiałem, ale tak jak powtarzam wcześniej, może ktoś przyjść, jeżeli zna tego Excela, tak jak już tu ustaliliśmy, to może się nauczyć po prostu wszystkiego od zera, po prostu trzeba chcieć i chyba tyle. Słuchajcie, a czy ja w takim razie dobrze rozumiem, że wykształcenie wyższe w tej roli specjalisty spraw finansów, czy młodszego specjalisty wcale nie jest konieczne? To bardzo pomaga, ja bym powiedział. Bardzo pomaga, ponieważ gdzieś tam zawsze tą podstawę, ta teoria gdzieś musi w nas być. Jak mówię, no, to też bardzo zależy od momentu, w którym się zaczyna swoją karierę zawodową. Ponieważ no, znane są też przypadki, gdzie wcale nie trzeba mieć studiów wyższych, tak, a naprawdę pójść dalej i w trakcie swojej pracy tak naprawdę jakby dopełnić tego i pójść na studia już bardziej ukierunkowane, tak? Ponieważ no, wiadomo, że no, póki się nie spróbuje, to no, nie wiadomo, jak coś może smakować. No, być może nie ma się co pchać na studia kierunkowe, ekonomiczne czy zarządzanie finansowe, gdzie tak naprawdę no, później się człowiek będzie męczył. Tak? To ja bym powiedział, że jeżeli ktoś naprawdę lubi finanse, lubi cyferki, lubi pracę na Excelu, odnajdzie się między czasami nawet stertą faktur czy stertą umów w wersji papierowej jeszcze póki co, to myślę, że na start jakby to wystarczy, tak? Niemniej jednak zawsze dobrą oznaką jest jakby posiadanie tych studiów, tak? Zresztą w takich czasach obecnie żyjemy, że no, te studia gdzieś tam no, zawsze jest się czym pochwalić, tak? Ale jak mówię, to nie wiem, ten w momencie, jak ktoś zakończy na licencjacie, to magistra można śmiało skończyć w trakcie i myślę, że to też będzie już takie lepsze ukierunkowanie, bo magisterskie studia już będą takie bardziej no, sprecyzowane, tak? Już wiadomo, w jakim kierunku idziemy. Okej, okay, a jeszcze troszkę ciągnąc ten wątek, czy możecie opowiedzieć o swojej ścieżce edukacyjnej i o tym, jak doszliście najpierw kolejnymi stopniami edukacji, czy właśnie po później doświadczeniem zawodowym, do tego miejsca, w którym teraz jesteście? Może zacząć Mateusz. Tak, to ja jakby kończąc liceum myślałem o wojsku, więc skończyłem ekonomikę obronności, myślałem o finansach bardziej w wojsku na Akademii Obrony Narodowej, no, ale później jakby pomyślałem, że to jednak nie to, rozmawiając z ludźmi i jednak to wojsko sobie odrzuciłem. Po czym mogłem skończyć po tym kierunku, bo on był stricte związany z ekonomią, tylko bardziej wojskową, na przykład mieliśmy coś takiego, rachunkowość wojskową. Skończyłem finanse i rachunkowość na studiach magisterskich. To i tak jakby mi pomogło tutaj w karierze. Moją pierwszą pracą była praca w księgowości, pracowałem tam 2 lata. Później miałem krótki epizod w handlu i później wylądowałem w firmie Strabag i tak jestem do teraz.
Okej, czyli taki konsekwentny sposób, można powiedzieć, tą karierę prowadzisz. Okej, Michał, powiedz jak u ciebie, czy też tak konsekwentnie było wszystko? To, co nas łączy z Mateuszem, to ta konsekwencja z tego na to wygląda, ponieważ ja skończyłem zarządzanie finansowe. No, stricte ekonomiczne studia, gdzie jeszcze później skończyłem, i to już w trakcie właśnie pracy w Strabagu, skończyłem studia doktoranckie, tak to się nazywało? Przepraszam, uzupełniające magisterskie. Skończyłem studia uzupełniające magisterskie i zdobyłem kwit pod tytułem prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tak? Jest to certyfikat Ministerstwa Finansów bodajże. Jakby no, nadal w tych finansach jestem, tak? To jest to, co od zawsze mnie interesowało, to co we mnie się działo, to te cyferki. Później to już oczywiście wszelkie różne szkolenia związane z zarządzaniem kontraktem, tak? I tym, co się dzieje, gdy nagle pod sobą się okazuje, że się ma kilkanaście osób, tak? Do zarządzania. I no jakby wszystko, co jest możliwe, to z tym związane. Okej, a w takim razie, czy możecie powiedzieć, co dotarliście tą ścieżką zróżnicowaną do firmy Strabag i teraz, gdybym mogła Was spytać, co dalej? To znaczy, jakie możliwości rozwoju zawodowego są w Waszej pracy, niekoniecznie w tej firmie, ale w ogóle jakby w tej branży budowlanej, jeśli chodzi o osoby zajmujące się finansami, co dalej może się wydarzyć? Jaka tutaj mogłaby być ścieżka awansu dalszego, rozwoju zawodowego? Michał, może powiesz na twoim, nie wiem, czy coś jest wyżej tam jeszcze niż ty, ponad tobą. Jak widać, za moimi plecami już siedzę najwyżej. Jest to też związane z moim stanowiskiem. No, oczywiście, że może być wyżej, tak? Strabag jest taką mocno hierarchizowaną strukturą, i tutaj może być awansowanie na stanowisko dyrektora, to zarówno na kontrakcie, jak i grupy kontraktów, po czym już jakby samego oddziału, ale może też być przejście do zupełnie innej działki Strabaga, tak? Ponieważ stanowisko finansowego na budowie to jest tak naprawdę połączenie bardzo kilku tematów, bo to są i umowy, i księgowość, i zarządzanie stricte. I jakby samo jakby takie wydzielenie z tego jakiejś części, takie pójście jakby w tym kierunku, tak? Strabag umożliwia takie przejścia, więc myślę, że oprócz samego awansowania, tak? I zyskiwania tego w postaci właśnie innego stanowiska, również roszada między działami w strukturach oczywiście koncernu. A jakbyś mógł powiedzieć, nazwać może takie jakieś stanowisko kolejne, które byłoby właśnie ponad twoim? Ponad moim może być dyrektor finansowy kontraktu lub dyrektor finansowy grupy. Dobra, a w przypadku specjalisty do spraw finansów, wiemy już, że najpierw był to młodszy specjalista do spraw finansów, teraz jest już samodzielnym specjalistą. Co dalej może się wydarzyć, Mateusz? Dalej mogę zostać starszym specjalistą finansowym, ale są też przypadki, że ze stanowiska specjalisty można zostać tą osobą, którą jest Michał i to chciałbym osiągnąć w firmie Strabag, czyli kierownik do spraw finansowych. A dalej na ścieżkę kariery jest bardzo podobna, tak? Jakby można też zostać osobą pełniącą obowiązki kierownika finansowego na projekcie. Nie jest to jeszcze stricte kierownik finansowy, no ale już bardzo blisko jest jakby do tego stanowiska. No i tak jeszcze dodam do tego, co Michał mówił, że możemy przenieść się wewnątrz firmy do różnych działów. To też jest możliwość przeniesienia się pomiędzy miastami, tak? Firma Strabag też umożliwia ci to, że możesz pracować jakby w Warszawie, ale jak chcesz się przeprowadzić, zgłosić to wcześniej, to postarają się znaleźć dla ciebie dane stanowisko w innym miejscu. To też jest fajne i relokacja. Jakby to jest fajne, też doceniają pracowników i chcą ich zatrzymać. Okej, dobrze, czyli tutaj te możliwości rozwoju w tej branży, powiedzmy w tych ścieżkach kariery są duże, w Strabagu są szczególnie duże. A czy możecie proszę powiedzieć tak troszkę od innej strony? Finanse to są pieniądze to jest odpowiedzialność. Z jak dużą odpowiedzialnością wiąże się wasza praca?
To może zacznę? To może Mateusz zacznie. Mateusz... No, co, ja nie byłem sam na projekcie, więc zawsze miałem tego kierownika nad sobą, a jeżeli coś się złego działo, to zawsze no, osoba, która jest wyżej, że tak powiem, no, obrywa, jeżeli coś się dzieje złego, aczkolwiek... No, a czy możesz, Mateusz, powiedzieć, przepraszam, czy możesz powiedzieć, co to znaczy, że coś się zadzieje złego? Jakby, jaki charakter na przykład błędów może w waszej pracy wystąpić, albo... Bardzo dużo rzeczy, no na przykład, no tak jak Michał mówił, budowa to organizm żywy. Z mojego przypadku mieliśmy na przykład pożar na budowę, tak? Straty, trzeba zgłaszać się do ubezpieczyciela, trzeba od razu zacząć działać. Jeżeli byśmy zwlekali, mogłoby się zadzieć to inaczej, a tak jak jest osoba odpowiedzialna, tak jak jest kierownik, to od razu zadziałał, jakby jest rozwiązywanie, no różne rzeczy. Czasem podwykonawca składa, że... po prostu dostał za mało pieniędzy, też trzeba działać, tak, że niezapłacona jest faktura, to na przykład ja się tym zajmuję i patrzę dlaczego, co się wydarzyło i tam. No codziennie może być coś nowego i jakby za to też lubię tę pracę, bo nie ma monotonii i przynosi mi codziennie nowe wyzwania, no i chyba tyle. Okej, dzięki. Michał. Z jak dużą odpowiedzialnością? Tak, to co mogę dodać do tej odpowiedzialności, to no już na stanowisku kierownika finansowego to odpowiedzialność jest zdecydowanie szersza. To jest nie tylko odpowiedzialność w stosunku do naszego inwestora, tak, za realizację umowy, bo jakby w takich takie relacje nas łączą, ale również odpowiedzialność wynikająca ze współpracy z innymi firmami, które realizują dla nas pracę. No i przede wszystkim odpowiedzialność też za ludzi, których mamy u siebie na budowie, tak, to jest najważniejsze. Także tej odpowiedzialności już wiadomo, z każdym stanowiskiem jest coraz więcej. Niemniej jednak też należy pamiętać, że Strabag jest dużą organizacją i ta struktura na kontraktach jest naprawdę już wypracowana i dostosowana do tego, jak kontrakty są realizowane. Więc to też nie jest tak, że wszystko spada nagle na głowę finansowego. No nie. Oczywiście jesteśmy jakoś tam podzieleni i możemy sobie wydzielić jakieś tam konkretne zakresy. Niemniej jednak też należy pamiętać, że jeszcze że nasze hasło, w którym jeszcze cały czas żyje Strabag, tak, czyli Teams Work, no jesteśmy zespołem, tak? To o tym należy pamiętać i jest naprawdę bardzo wiele osób, które jakby tej zasady się trzymają i to nigdy nie jest tak, że nie wiem, zdejmą z nas całą odpowiedzialność, tak? To każdy z nas ma w sobie chyba jakieś takie wbudowane, naturalne narzędzie. Też przede wszystkim, żeby od tego nie uciekać, tak? Ale no pamiętajmy, że zasada Teams Work nadal obowiązuje i tutaj zawsze na ten zespół można liczyć, tak? Także nikt nie zostaje na lodzie. Okej, czyli można stwierdzić, że ta odpowiedzialność na tych stanowiskach jest duża, im wyżej, tym większa, ale jednocześnie firma jakby oferuje jakiś taki system wsparcia wokół pracowników na tyle, że to nie jest jakaś przytłaczająca odpowiedzialność, nie wiem, osobista na przykład, tak, za jakieś błędy. No nie, tutaj akurat no nie idźmy aż tak daleko. Jakby, jak mówię, zasada Teams Work nadal obowiązuje i tego się trzymamy, a wierz mi, że przez te 16 lat pracy w koncernie bardzo wiele przykładów takiego właśnie typowego Teams Worku udało mi się poznać, więc no jakby nie rzucam słów na wiatr, tak? To jest coś, co myślę, że wyróżnia tą firmę na rynku pracy. Chciałbym jeszcze coś dodać. Tak samo jak to zdarza się naturalne jest w pracy popełniać błędy i czy z Michałem, czy z moim obecnym kierownikiem, no to jeżeli popełniłem błąd, to jakby nie staram się go chować, tylko wolę go pokazać, bo zazwyczaj wszystko, co tu robimy, jakby da się jakoś rozwiązać w prostszy lub bardziej złożony sposób. Tak? Super. Mateusz, powiedziałeś wcześniej coś takiego, że bardzo lubisz w tej pracy to, że wymaga trochę kreatywności i że wciąż daje nowe wyzwania. Czy właśnie mógłbyś powiedzieć, czy to, czy może jeszcze coś innego, jakie są główne zalety twojej pracy, a z kolei może co najmniej w niej lubisz? Jak przychodziłem tutaj do pracy, to zawsze mówiłem, że chcę pracować z ludźmi i jakby to jest mega zrealizowane. Bardzo lubię współpracę, to, że możemy tworzyć coś razem. Lubię to, że widzę owoce mojej pracy, czyli w postaci tego, że coś powstaje, coś budujemy. Podoba mi się również to, że Strabag jest bardzo złożoną firmą i przez to mamy dużo
ludzi zatrudnionych na różnych stanowiskach i każdy jest odpowiedzialny za stricte swoją rzecz. I jeżeli ja mam z czymś problem, to idę do danej osoby i ja mam o to doświadczenie, tą wiedzę, która mi pomoże, która mi jakby podpowiada, jak to rozwiązać, lub po prostu no, czasem zrobi to za mnie, tak? Jakby to są trzy podstawowe rzeczy, które no, bardzo mi się podobają w firmie Szczerobek, ale przede wszystkim to jest ten teamwork i współpraca, bo naprawdę można spotkać fajnych ludzi. Okej, okay. A czy jest coś z kolei, nie pytam oczywiście o firmę Strabag, ale w twojej roli zawodowej, w ogóle w twojej pracy takiej codziennej, czy są jakieś rzeczy, które są, nie wiem, trudne, męczące, albo które uważasz za największą taką wadę tej pracy? To tak jak wspominaliśmy, jakby pracujemy z różnymi ludźmi i jakby niekoniecznie oni są w naszej firmie, tylko są to też podwykonawcy, jest to też inwestor i jakby no, zdarzają się sytuacje nieprzyjemne, tak? Jakby no, trzeba się rozliczać czy coś takiego, no i wtedy jakby takie rozmowy. Czasem trzeba być też natrętnym w tej pracy, myślę, że to też nie jest fajna rzecz. Kiedy po prostu trzeba dzwonić do ludzi i po prostu pytać, czy wysłał pan tą i tą rzecz, no bo wiadomo, no, gonią nas terminy, musimy pilnować czegoś, no i jakby myślę, że tak to. A jeszcze z takich plusów to dodałbym, że mi się podoba, że pracujemy w piątki do 12:30 i to uważam za duży plus. Proszę, jaki proszę. Benefit tutaj dla pracowników. Tak. Już rozumiem, dlaczego tak chwalicie tą firmę. Nie, żartuję oczywiście. Michał, czy możesz też się podzielić z kolei, jakie są według ciebie największe zalety twojej roli zawodowej, a jakie wady, jakie są takie rzeczywiście nieprzyjemne albo trudne rzeczy, które musisz robić jako pan kierownik? To może zacznę od tych trudnych. No trudne potrafią być rozmowy z ludźmi, bo to jest to, co już też mówiliśmy na początku, że osoby po drugiej stronie potrafią być bardzo różne. Czasami zdarza się, że no, naprawdę trzeba usiąść do stołu i no, porozmawiać, tak? Po prostu no, te rozmowy przebiegają bardzo różnie. Bywają momenty ciężkie przy okazji nawet samych rozmów, nie wiem, z inwestorami, tak? Gdzie po drugiej stronie potrafi być urząd. No i wiadomo, no urząd jak to urząd, tak? Oni mają swoje zasady, oni też się muszą wpisać w te swoje ramki postępowania i czasami to potrafi być no, takie męczenie o jeden grosz, tak bym to nazwał, gdzie no wiadomo, że cel mamy na końcu, tak, ale no, gdzieś już ten ktoś chce mieć ułożony ten jeden grosz w tej swojej układance. To są chyba takie najtrudniejsze momenty. To, co potrafi być takie najprzyjemniejsze, to jednak no, to ta różnorodność, która jest z kontraktu na kontrakt, która gdzie zarówno poznaje się i przy każdym kontrakcie właściwie inne osoby, jak i to, że no, ten kontrakt się zmienia, tak? Że widzimy tak naprawdę będąc na budowie, widzimy jak te ściany rosną, jak przybywa tego materiału na budowie i tak naprawdę no, to aż się oko cieszy, tak? Jak na to patrzymy. I to jest tak naprawdę taki największy plus tej pracy, że widać w czasie, gdy dostajemy te nieraz horrendalne bardzo faktury, tak, za dany materiał, za dany zakres, to ja mam w sobie budowaną taką ciekawość, że muszę iść zobaczyć na budowę, za co ja zapłaciłem, tak, bo to też warto, to jest taka dobra cecha, wydaje mi się, finansowego, żeby wiedzieć, za co się płaci, tak, dlatego też angażujemy w to kolegów i koleżanki techniczne, żeby chodzili z nami na budowę i nam pokazywali, gdzie dany zakres, bo ja z racji swojej funkcji, no nie muszę się znać na tych częściach technicznych, i wtedy widzę, gdzie tak naprawdę no, te pieniądze są wbudowane, tak? I gdzie je można odnaleźć. Tak naprawdę no, to jest tak naprawdę największy plus, tak? Że widać, że to rośnie, że widać owoce tej naszej pracy. To tak, okay. To fajne uczucia. Jakby jedziesz przez Warszawę i tak patrzysz, o, to budowałem, to jakby miłe wspomnienia, tak dokładnie, jakby jeżeli widzi się już budynek, który powstał i na przykład można się pochwalić znajomym, patrz, ja brałem udział przy tym projekcie, to jest naprawdę miłe uczucie. A jeszcze lepiej tak, jest, jak się przechodzi w centrum Warszawy, właśnie koło takiego budynku i no, jego można no, dotknąć, tak, jakby no, między innymi też się pochwalić znajomym, tak, że o, tutaj na tej budowie się było, to się budowało, tak. Tak, wyobrażam sobie, że to musi być bardzo satysfakcjonujące. A propos satysfakcji z pracy, a propos zalet i wad, czy
Zarobki są zaletą waszej pracy, czy zarobki osób zajmujących się finansami właśnie w sektorze budowlanym są wyższe niż innych finansistów, czy możecie przybliżyć, jak to wygląda, od czego zależą też takie zarobki? To może ja zacznę. Oczywiście zarobki bardzo zależą od naszego wykształcenia. Tutaj też trzeba jakby powiedzieć to jasno i wprost. Też no, od lat doświadczeń, tak? Wiadomo, że jeżeli ktoś już długo pracuje w finansach, a już tym bardziej pracuje w firmach budowlanych, gdzie no, te rozliczenia potrafią być specyficzne, to, no, to wiadomo, że to też jakby jest uzależnione mocno od tych wynagrodzeń. Wynagrodzenia, ja bym powiedział, że nie odbiegają od rynkowych, tak? Bo też no, należy pamiętać, że na rynku polskim działa bardzo wiele firm budowlanych. Są to i duzi gracze, i troszkę mniejsi. Ale jak się porówna jedno do drugiego i zakresy prac, bo to też jest ważne, tak? W Strabagu akurat stanowisko kierownika finansowego, ja bym powiedział, że jest mocniej rozbudowane niż w innych organizacjach podobnego rozmiaru. To no nie można narzekać. Słuchajcie, a jakbyśmy spróbowali, bo oczywiście tutaj no, no nie możemy rozmawiać o waszych zarobkach, bo jesteście zobowiązani tajemnicą wobec firmy, ale jakbyśmy mogli naszym słuchaczom młodym podać jakieś takie widełki na przykład, jak się wchodzi do tego sektora finansowego, nie wiem, powiedzmy na takim juniorskim stanowisku, to na jakie mniej więcej pieniądze można liczyć i później, nie wiem, czy na przykład możecie jakoś tam określić, czy to jak się ileś tam lat przepracuje, to o ileś wzrasta pensja, czy jak to w ogóle wygląda? Czy możesz mówić, no proszę. Znaczy, jeżeli chodzi o widełki, no to ja bym powiedział, że zaczynając od tego najniższego stanowiska, czyli młodszego specjalisty, no to kilka tysięcy, tak? A jeżeli chodzi o wzrost płac, to oczywiście jak najbardziej wszystko jest uzależnione później od ścieżki awansu, tak? I no, też oczywiście wzrost wynagrodzeń coroczny, to ma miejsce, to potwierdzam i tutaj jakby tego jakby w Strabagu się to się spotyka, tak? Więc jakby to nie jest tak, że jak już złapiesz to stanowisko, to już ugrzęźniesz w tym miejscu. Nie, absolutnie tak nie jest. No tak, tu się zgadzam. Właśnie jakby nie jest tak, że zostajesz młodszym specjalistą, jesteś 4-5 lat, tylko jeżeli faktycznie jesteś dobry, robisz, wykonujesz swoją pracę poprawnie, tak, i dodatkowo dajesz coś od siebie, no to stanowisko naprawdę można dość szybko złapać wyższe i przechodzi po prostu pomiędzy szczeblami kariery w tej firmie. Okej. Słuchajcie, a gdybyście jakimś cudem nie pracowali w Strabagu, nie chcę powiedzieć, gdyby Strabag rozwiązano, ale gdyby Strabag nie istniał, bądź też gdybyście nie pracowali w tym zawodzie, w którym pracujecie, gdybyście nie byli specjalistami do spraw finansów i wyżej kierownikami, w jakim innym zawodzie albo branży myślicie, że moglibyście się odnaleźć jakby z tymi kompetencjami, które macie, które wykształciliście tutaj na tych stanowiskach? Mati? To jest dobre pytanie. No myślę, że no, mamy tutaj szeroki zakres obowiązków od księgowania. Mogłaby być to księgowość. Aczkolwiek próbowałem i w moim przypadku to nie jest to, tak? Ale też jakieś kontraktowanie, pisanie umów, zleceń, prowadzenie po prostu projektu pod względem samego cash flowu, czyli przepływu gotówki. Myślę, że coś bardziej w tym. Nie mogę powiedzieć stricte, co to by było dokładnie teraz. Aczkolwiek no, te rzeczy, których tu się nauczyłem, tak? Czyli też takie rzeczy typowo prawnicze, wiedza moja jakby się w tym powiększyła, to myślę, że no pozwoliłoby mi znaleźć coś w jakimś innym projekcie, też takim finansowym, nie musiałaby być to stricte branża budowlana. Tak, i tutaj jakby przytakuję jak najbardziej Mateuszowi, ponieważ nasze stanowiska są no, składową kilku rzeczy, tak? To jest to, o czym już mówiliśmy. I tak naprawdę w momencie, gdybyśmy nagle musieli zakończyć karierę,
to myślę, że coś by się znalazło w tym naszym portfelu, co można by śmiało wydzielić, zarówno przy kontraktowaniu, negocjowaniu zakresów, tak, i ich zlecaniu, jak i no, w samej takiej, no, nawet księgowości, tak, jeżeli by się nagle okazała ona bardziej rozrywkową częścią niż jest. Więc czy nawet samo takie zarządzanie, tak jak już powiedziałem, dla mnie projekt i realizacja projektu i zespół, który to realizuje, to jest taka, ja bym powiedział, że takie zarządzanie małą firmą. Więc myślę, że w tym kierunku można by śmiało iść, bo jak mówię, nasze stanowiska są mocno rozbudowane, wiele tych zakresów jest połączonych i coś by się dało znaleźć. Mhm. Okej, a powiedzcie proszę, dużo się teraz mówi i myślę, że dużo się będzie mówiło, to jest bardzo istotne. Na ile w waszych rolach zawodowych występuje, można, na ile one są obarczone może ryzykiem automatyzacji? No myślę, że wszystko ku temu zmierza, tak? Też Strabag dosyć no, innowacyjnie podchodzi do bardzo wielu kwestii, tak? Staramy się to, co możemy w wersjach cyfrowych już opracowywać. Jakby ta automatyzacja, no tego nie unikniemy, tak? Jeżeli chodzi o branżę budowlaną, to myślę, że to jeszcze trochę czasu, jeszcze trochę wody upłynie, zanim taka automatyzacja stricte wejdzie, ponieważ no, wiele kontraktów jednak realizowanych jest w sektorze publicznym, a tutaj jeszcze trochę tego potrzeba, więc myślę, że takie ryzyko gdzieś jest na horyzoncie, niemniej jednak no, jeszcze trochę przed nami. Ja miałem to szczęście akurat, że wcześniej wszystkie faktury mieliśmy na przykład w wersji papierowej, ja akurat przyszedłem do firmy, miesiąc czasu minął i wprowadziliśmy coś takiego jak elektroniczny obieg faktur, no, który chcemy po prostu coraz bardziej rozwijać i odchodzić od tych papierów po prostu na przykład w wersji faktur. A tutaj taką ciekawostkę można też powiedzieć, że nie tylko w branży naszej finansowej, ale też w branży budowlanej i w sumie to przy robotach na przykład tworzymy robota, który ma stawiać ściany, który ma murować, tak? Chociażby takie rzeczy też powoli zostają wprowadzane, żeby wprowadzać jakąś tam automatyzację i innowacyjność na rynku. Okej, a czy możecie proszę powiedzieć w takim razie, skoro póki co wydaje się, że jeszcze nie zastąpią was roboty, czy na specjalistów takich jak wy jest w branży duże zapotrzebowanie? Czy można w ogóle powiedzieć, że to jest branża przyszłości? Jeśli chodzi i o finanse, i o branżę budowlaną, bo wy jakby łączycie w sobie jedno i drugie. Myślę, że jak najbardziej tak, bo wiadomo, że budynki, drogi, mosty będą się cały czas budować, tak? Są oczywiście rynki gdzieś w Unii Europejskiej, gdzie można powiedzieć, że już wszystkie drogi mają zbudowane. No nie, te drogi też będą wymagały kiedyś jakichś napraw. Budynki cały czas się będą budowały, tak? Ludzie będą chcieli mieszkać w nowych blokach. Więc jeżeli chodzi o takie ryzyko jakiegoś, nie wiem, wygaśnięcia branży budowlanej, no to raczej nie. Aczkolwiek no, pytanie, ile kto pieniędzy będzie na to miał i ile będzie chciał na to wydać. Myślę, że jeżeli chodzi o część naszą finansową, to jesteśmy potrzebni coraz bardziej, tak? Ponieważ jesteśmy osobami, które często gęsto pilnują procedur na budowach i spinają to jakby no, od tej formalnej strony, tak? Więc myślę, że takich osób będzie coraz więcej i tu też jakby nie grozi żadna na pewno automatyzacja, to absolutnie nie, bo też w dużej części jednak bazujemy na wersjach papierowych, no a tego jakby nie da się zastąpić robotem, tak? Tutaj no, jest bardzo wiele składowych, które muszą się gdzieś tam spotkać, żeby to jednak nastąpiło, więc myślę, że nie zapotrzebowanie jak najbardziej nadal będzie, a im więcej będzie kontraktów realizowanych w Polsce, tym no, to zapotrzebowanie automatycznie również będzie. Mhm. Mateusz, czy chcesz coś dodać właśnie, czy tutaj widzisz przyszłość w tych branżach finansowych, budowlanych? Jakby czuję się pewnie jak w budowlance, jakby no czuję, że to się rozwija, tak? Co jakby nie mam przestoju obecnie, jakby zaczynam budowę za budową, cały czas coś się dzieje, w sumie od kiedy jestem w tej firmie, to no, cały czas miałem projekt, tak? Więc no tak jak Michał powiedział, branża cały czas się rozwija, projekty są coraz to nowe, no i dzięki temu no, jest jakaś tam pewność pracy, a w tych finansach no to jakby im więcej będziemy mieli
projektów, tym więcej po prostu będzie zapotrzebowania na osoby. Wiadomo, no ja też kiedyś może chcę awansować, to będzie zapotrzebowanie na kolejnego specjalistę. Ludzie też odchodzą, zwalniają się stanowiska, no różne rzeczy się dzieją, ale no zapotrzebowanie jest i chyba tyle. A to jeszcze ja dodam, że tak w kontekście budowania nowych rzeczy, tak, to też niektórzy mają takie podejście, że jak już jedna rzecz została zbudowana, to już nic nie powstanie w jej miejscu. No i tutaj jest właśnie przykład obecnego mojego kontraktu, gdzie burzymy budynek w centrum Warszawy i w jego miejscu powstanie wieżowiec, tak, 103, ponad 100 metrów. Więc jakby to nie jest tak, że nie wiem, za 20 czy 30 lat nie będzie już gdzie budować. Może trzeba będzie zburzyć po prostu to starsze, tak? Chociaż no, można by dyskutować, czy 20-30 lat to jest akurat stare, ale no jakby potrzeby rynku są takie, a nie inne, więc jakby tutaj ja bym absolutnie o to się nie martwił. Te budowy cały czas będą. Zgadza się w 100%. Okej, słuchajcie, panowie, będziemy pomalutku zmierzać do końca naszej rozmowy, bardzo zresztą ciekawej, bo naprawdę ta wasza rola zawodowa, wasze role zawodowe właściwie właśnie w taki niezwykły sposób łączą dwie branże, łączą finanse i branżę budowlaną. Czy jest jeszcze na koniec coś, co chcielibyście powiedzieć o swojej pracy, macie jakąś taką myśl przewodnią, chcecie się jeszcze czymś podzielić, czego nie powiedzieliście? Mateusz? Czy nam proszę zachęcić może młodzież do swojej pracy? Nie wiem. Ja myślę, że... Proszę o jakieś jeszcze myśli na sam koniec. To może tak dodamy, że Strabag realizuje, wcześniej realizowaliśmy hasło Teams Work, teraz realizujemy hasło Work on Progress, czyli praca nad postępem, no i jakby po prostu chcemy jako firma rozwijać się bardziej tak w kierunku ekologii, co też jest fajne, no bo jakby wszystko do tego dąży, żebyśmy pomagali tej naszej matce Ziemi. Jakby przez to zmieniamy na przykład naszą flotę samochodów na większe, żeby było coraz więcej samochodów elektrycznych. Staramy się, żeby kontenery, w których tam pracujemy, na przykład posiadały panele. No i ja myślę, że jakby z mojej perspektywy 3 lat pracy, myślę, że to nie był zmarnowany czas, ja jestem zadowolony. I po prostu chcę dalej się rozwijać w tej firmie i dla ludzi chętnych, którzy po prostu może nie mają do końca wiedzy rachunkowej, ale mają chęci i trochę znają Excela, to po prostu zapraszamy i myślę, że to może być naprawdę fajny kierunek. Jeżeli kiedykolwiek interesowałeś się w budownictwo, a może to jest trochę budownictwo z innej strony, to naprawdę zapraszamy. To jeszcze ciągnąc tą myśl Mateusza, tak, Strabag się rozwija, mamy nowe hasło i jakby też dla osób, które chciałyby pracować w naszej firmie, myślę, że takie właśnie obecne podejście, tak, czyli różnie interpretowana nawet ekologia i takie no, praca nad postępem, tak, nad tą zmianą i wychodzenie z jakby z inicjatywą, to są właśnie te takie tak ważne rzeczy, że myślę, że jeżeli ktoś w sobie to ma, tak? Jeżeli ktoś lubi zmianę, lubi pytać, jest ciekawy świata i chciałby zobaczyć między innymi, jak potrafi się zmieniać organizacja, no to zapraszamy, tak? Jak mówię, ja pracuję w koncernie od 16 lat. No, nie oszukujmy się, gdyby było bardzo źle, to by mnie by tutaj nie było, ale fajne jest to, że organizacja się zmienia, tak? Jeżeli jest się ciekawym tej organizacji, jeżeli chce się pracować nad tą zmianą i ma się w sobie tą inicjatywę, no to zapraszamy. Słuchajcie, jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że wspomnieliście na koniec właśnie o tym temacie, dotykając tak jakby polityki waszej firmy, która no widać, że poważnie traktuje cele zrównoważonego rozwoju. I jestem bardzo z tego zadowolona, ponieważ jest to bliski mi bardzo temat i bliski też temat mapy karier, w której to niedługo będziemy tak bardzo mocno stawiać na pokazanie możliwości prowadzenia zielonej kariery i wybierania zielonych ścieżek kariery.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę, która okazała się naprawdę niezwykle ciekawa. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Serdecznie, serdecznie dziękuję naszemu partnerowi, czyli firmie Strabag. I zapraszamy Was, wszystkich naszych widzów, słuchaczy, na pozostałe inne, które już były, bądź też te inne, które nastąpią, odcinki zawodowego streamu. Dzięki serdeczne. Dziękuję.